Cześć. Powoli kończy się zima. Czas na wiosnę, czas na przygotowań do lęków, na przygotowania do lęków. U mnie dopóki nie będzie można przenieść tych papug, które nie mogą odbywać lęków, no nie mają pary po prostu, których nie będzie można przenieść na zewnątrz, to nie będę mógł dopuścić tamtych do lęgów, te wszystkie pary, które mam. Większość wolier lęgowych, powiedzmy, to będzie tutaj. Tutaj, gdzie są Mnikie i reszta ekipy. Tutaj będzie dla Roselli prawdopodobnie woliera lęgowa. Tutaj, gdzie jestem, gdzie wszedłem, to będzie dla Olka i dla samicy, na którą się decyduję, bo na razie dwie są w jego kręgu zainteresowań. Najlepiej by było, żeby się zainteresował tą, bo ta jest już sprawdzona, już w tamtym roku miała młode, także to by był najlepszy wybór. Te aleksandrety małe, obrożne przeniosę tam do innej woliery lęgowej, może też coś z nich będzie, no chociaż jakoś ten samiec bardziej do samicy aleksandrety wielkiej czuje jakąś miłość, a tamtą się tak nie bardzo interesuje, no ale może mu się zmieni, jak zostaną sam na sam. Co jeszcze? Dokupiłem za okazyjną cenę trzy nierozłączki. Praktycznie to ja je wziąłem z litości, bo w takich warunkach były przetrzymywane, że szok. No ale na szczęście tu, mam nadzieję, mają trochę lepiej. Mnichy też już szukają patyków, więc też im wiosna im daje o sobie znać. Także mnichy też będą w marcu przeniesione tam do tego swojego pomieszczenia. Co jeszcze? Tutaj też mamy falistę, powiedzmy dwie pary, które są młode pary, także to na nie w tym roku nie można liczyć, no ale takie przynajmniej mamy jakieś małe ptaszki. Brat dokupił jeszcze zebelki. Mamy trzy zebelki. Czwarta będzie gdzieś też dokupiona. Gdzieś na dniach, jak znajdziemy coś ciekawego. Jakiś ciekawy okaz. Co jeszcze? Rozelle, jak wspominałem, to prawdopodobnie będą tu miały młode. Chciałem, żeby w tej wolierze, którą wam zaraz pokażę, ten samiec, którym samiec miał młode, no ale z racji tego, że wygląda jak wygląda i ma te problemy z piórami, no nie wiem do końca, czy on się skubie, czy się nie skubie, bo w sumie piór tutaj nie widzę. Jedno kiedyś zauważyłem takie ucięte, widać było dokładnie, że ono było ucięte. Ale nie wiem, czy to był przypadek, czy nie przypadek. No ale on no troszkę może mniej się boi już, bo jak go dostałem, to taki był zestresowany, że szok. Teraz widać, że cały czas jeszcze jest w stresie, chociaż coś tam próbował jakieś kontakty już nawiązywać z tą jedną z samic. No ale raczej jeżeli chodzi o potomstwo, to nie ma szans. Olek wszystkiego nie zrobi, wiadomo. Olek się delektuje tutaj porcją witamin. Chyba że macie jakiegoś samca, że ma ktoś jakiegoś samca aleksandrety wielkiej, tylko nie ręcznie karmionego, tylko dzikiego spod rodziców. Jeżeli macie samca, to byłbym zainteresowany.
I tak. Kupiłem te trzy nierozłączki, bo zdaje się, to są te. Jedna jest tu. Zaraz tam wejdę do środka, to będzie trochę ich lepiej widać. Ala też czuje wiosnę. Tylko że ona, że jej miłość cała jest skierowana do ludzi, do mnie czy tam do brata, także niestety my nie spełnimy jej wymagań. Nie będzie matką czy tam ojcem, no i no takie trochę zniszczone życie z jednej strony. Bo zawsze będzie chciała, oczekiwała miłości od ludzi, bo będzie myślała poniekąd, że jest człowiekiem, a jednak na taką miłość, jak ona liczy, no to niestety nie ma szans, wiadomo. I tak, a tutaj rozmawiając o tych nierozłączkach, więc tutaj jedna para miałem przedtem, jedną parę nierozłączek, teraz dokupiłem tamte trzy, no i dość się zaklimatyzowały. Chociaż mówię, no tak samo tą zebelkę też wziąłem tego samego człowieka, który trzymał je w klatce przykrytą jakąś koszą na polu. Także to była tragedia. No ale już na szczęście mają trochę lepiej. Rozelle sobie zostaną tutaj. Jestem pewien, że już w tym roku będę mieć młode, bo to są raczej dobrzy rodzice. Nie wiem jak z nierozłączkami, bo raczej to było młode, to są młode z tego z 2018 roku, także raczej jeszcze nic nie będzie, jeżeli chodzi o nie. Ala musi oczywiście wszędzie za mną chodzić. No te ją za bardzo nie lubią, także będzie trzeba ją stąd zabrać. Tutaj zeberki, jak widzicie, grzeją się na tym moim drążku ogrzewanym, także to w 100% spełnia swoje wymagania, bo tu jest normalnie 10 stopni, a one sobie spokojnie tutaj siedzą. Nawet jak te największe mrozy były, no to było gdzieś koło 10 stopni, a one sobie siedzą, jak im jest zimno, tak samo wszystkie inne, jak im jest zimno, siedzą sobie na tym drążku. To jest właśnie specjalna klatka dla mniejszych papug, które powiedzmy nie są tak wytrzymałe na zimno. Tutaj ta klatka to będzie też chyba klatką lęgową dla łąkówek. O, zobaczymy jak się w tym roku sprawdzą, bo w tamtym roku ten samiec chyba coś zawiódł, bo samica zniosła jaja, ale puste. Także zobaczymy jak będzie w tym roku. Pokażę wam zaraz tą jeszcze jedną wolierę, która będzie dla Aleksandry Dobrożnych. Tu mamy tą wolierę dla Aleksandry Obrożnych. Tutaj będzie woliera lęgowa. Ona ma gdzieś metr. 1,30 m szerokości, 2,5 m wysokości i gdzieś około 2 m długości, także myślę, że nie tutaj będzie, o, że nie wystarczy miejsca. Tak to wygląda z widokiem na zewnątrz. Na razie nic się tu nie dzieje, bo jest za zimno, także to jest tak typowo w celach rozrodczych, powiedzmy, zrobione. Tutaj jeszcze w tym roku mam zamiar zrobić taką wolierę łączoną, zewnętrzną. Tutaj którymś z tych okien, prawdopodobnie tym małym, będzie wyjście na zewnątrz i tam będzie taka woliera gdzieś długości 3 m, szerokości 3 lub 4 metrów, no i wysokości, to zależy jak tam wyjdzie, też myślę, że około 3 m. Także będzie tutaj można
jakieś tam prace rozpocząć w tym na wiosnę, jak się tylko w miarę zrobi ciepło. Spróbuję jakieś tam filmy nagrać, jeżeli chodzi o przygotowanie, o pracę i o robienie tej woliery, o konstruowanie tego wszystkiego. Zobaczymy. Nierozłączki. Jak to nierozłączki? Trzymają się razem. No myślę, że wiosna przyniesie jakieś ciekawe efekty. Mnichy, jak to mnichy, one są niezawodne, zawsze jakieś tam młode mają, także z tego będzie na pewno coś. Zobaczymy, jak reszta. Mam jechać na giełdę zoologiczną, giełdę ptaków w następnym tygodniu będzie, także zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Raczej kupował nic nie będę, bo nie ma sensu. Ewentualnie jakby samiec był Aleksandrety Obrożnej, żeby był konkretny. Tak jak Olek. To wtedy to bym wziął. Właśnie w tamtym roku z tą samicą miał młode. No a teraz już wybrał sobie młodszą. Także myślę, że no szkoda, ale chyba trzeba będzie go z tą jednak zostawić na młode. Zobaczymy, jak się ta sprawdzi jako matka. Okej, zostawimy ich tutaj na chwilę, niech sobie zjedzą. I do następnego razu.